W tym odcinku omówię różnicę między podażą krótko- i długookresową. Powiedzmy, że chcecie szybko kupić od kogoś w waszym mieście używaną Hondę Civic z 2000 roku. Jeśli ten ktoś się zgodzi i będziecie pierwsi, to wydacie $2500. By przekonać kolejną osobę, będziecie musieli wydać nieco więcej i tak dalej. Nazywamy to krzywą podaży krótkookresowej. To krzywa podaży krótkookresowej. To typowa krzywa popytu. Pierwszy zakup da nam największą korzyść krańcową, a kolejne jednostkowe zakupy stopniowo coraz mniejsze korzyści krańcowe. Mówiąc inaczej, przy bardzo wysokiej cenie popyt na używane Hondy Civic będzie niski, wielkość popytu będzie mała, a przy bardzo niskiej cenie wielkość popytu będzie duża. Natomiast z punktu widzenia podaży, przy niskiej cenie wielkość podaży będzie mała, zaś przy wysokiej cenie wielkość podaży będzie duża. Pokażę to na przykładzie. Załóżmy, że to jest nasze miasto. Oznaczmy je literą T. I są miasta sąsiednie. Miasto A, miasto B, miasto C i miasto D. Załóżmy, że wszystkie z nich, w tym nasze, zanim cokolwiek zmienię, mają cenę równowagi na poziomie $5000 za używaną Hondę Civic z 2000 roku. Robię ten film w 2012 i taka mniej więcej jest średnia cena. Taka sama cena obowiązuje w naszym mieście. Cena równowagi to 5000 przy około 22 transakcjach dziennie. Załóżmy, że taka cena równowagi ustaliła się we wszystkich miastach. Pomyślmy, jak może wyglądać krzywa podaży długookresowej dla takiej Hondy w naszym mieście. Są tu inne miasta, bo przecież w grę wchodzi eksport. Samochody można bez trudu przewozić z miasta do miasta, jeśli leży 10-20 km dalej. Nie jest to trudne. Zatem co się stanie? Co się stanie, jeśli w naszym mieście, wyłącznie w naszym, cena takiej Hondy Civic spadnie poniżej $5000? Co się stanie w długim okresie? Krótki już mamy. Jeśli cena tej Hondy w naszym mieście trwale spadnie, to ludzie zwietrzą interes. Po jakimś czasie dowiedzą się, że Hondę Civic z 2000 można sprzedać za 5000 w innych miastach i nikt już nie będzie chciał sprzedawać tej Hondy w naszym mieście. Wszystkie zostaną wywiezione do innych miast i sprzedane drożej. Zatem w długim okresie, jeśli cena będzie choć trochę niższa niż 5000, to liczba transakcji w naszym mieście zbliży się do zera. Analogicznie, jeśli w naszym mieście cena będzie choć trochę wyższa niż w innych miastach, nawet minimalnie, to skłoni to ludzi z innych miast, żeby zamiast sprzedawać auto za 5000 w ich miastach, przejechać te kilka kilometrów i sprzedać je w naszym mieście. Zatem jeśli cena równowagi… Jeśli cena wzrosłaby choć trochę ponad 5000, to podaż stałaby się ogromna. W mieście zjawiłoby się mnóstwo Hond Civic. Krzywa podaży długookresowej biegłaby tak. Na moim wykresie delikatnie się wznosi, ale w wielu podręcznikach znajdziecie poziomą, doskonale elastyczną krzywą. Doskonale elastyczną znaczy, że minimalna zmiana ceny pociąga za sobą nieskończenie dużą zmianę wielkości. Jeśli mówimy, że popyt jest bardzo elastyczny, to znaczy to, że mała zmiana ceny powoduje dużą zmianę wielkości popytu. Zatem ta krzywa jest bliska doskonałej elastyczności. Można powiedzieć, że wartość bezwzględna elastyczności podaży dąży tu do nieskończoności. Przeprowadźmy teraz ciekawy eksperyment myślowy. Przypomnę. To jest podaż krótkookresowa, a to długookresowa. Czyli kiedy ludzie dowiedzieli się już o cenach w innych miastach i zaczęli przewozić samochody z jednego miasta do drugiego. No więc załóżmy, że najbardziej wpływowa osoba w mieście sprzedała Rolls-Royce'a i kupiła sobie używaną Hondę Civic z 2000 roku. Co więcej, jest z tego dumna i wszędzie chwali się tym autem. O wszystkim tym piszą i mówią lokalne media. Lokalne, bo to się dzieje tylko w naszym mieście. I nagle, w naszym mieście szczytem dobrego gustu staje się posiadanie używanej Hondy Civic z rocznika 2000. Pamiętajmy, tylko w naszym mieście. W innych nie. Tam cena równowagi się nie zmienia. Nie zmienia się ta krzywa podaży długookresowej.
I co teraz? Teraz każdy oczywiście chce mieć używaną Hondę Civic. Zmieniły się preferencje, więc przy każdej cenie wzrasta wielkość popytu. Wzrasta zatem sam popyt. Nowa krzywa popytu będzie wyglądała tak. Przesunie się w prawo. Zatem w krótkim okresie, zanim ludzie zaczną przywozić do nas Hondy Civic, bo dowiedzieli się o nowej cenie równowagi, w krótkim okresie cena równowagi pójdzie w górę. To ma sens, bo w naszym mieście ludzie chętnie kupią każdą Hondę Civic z 2000 roku. Cena równowagi wzrośnie do 5,5 tysiąca dolarów i liczba transakcji także wzrośnie, bo wielu wahających się teraz sprzeda swoje auto. Pojawi się też więcej osób, więcej wpływowych i zamożnych osób gotowych zapłacić tę wyższą cenę. A co będzie w długim okresie? Ludzie z innych miast dowiedzą się, że tu można sprzedać Hondę Civic nie za 5 tysięcy, a za 5,5 tysiąca, bo z jakiegoś powodu tu jest to bardzo modny samochód. Zatem w długim okresie cena powróci do punktu, w którym nowa krzywa popytu przecina się z krzywą podaży długookresowej. Z biegiem czasu przesunie się z powrotem do tego punktu tutaj. Do podaży długookresowej. Z biegiem czasu cena spadnie znów do 5 tysięcy dolarów, ale liczba transakcji znacznie wzrośnie. Jeśli się zastanowić, jest to oczywiste. To teraz bardzo modne auto w naszym mieście, więc ludzie zaczną je sprowadzać. O ile nie stanie się modne w innych miastach, mieszkańcy naszego miasta zaczną je importować.